Czołem, z tej strony Red Tool z kanału Kanapowy Komandos. Witam Was serdecznie, akurat troszkę jestem zajęty, ale muszę nakręcić ten taki techniczny odcinek z dwóch powodów. Pierwszy powód za moment, a drugi to taki, że w dniu dzisiejszym niestety będziemy się żegnali. I to pewnie na dłużej, może też na stałe. No, zobaczymy jak wyjdzie. Generalnie mam nadzieję, że nie będziemy żegnali się ze mną, ani z Wami, ani też z życiem. Chodzi tutaj o nową planszę tytułową do moich filmów. Stara, nie będę ukrywał, trochę mi się przejadła, a zachwycony dziełami Mariusza Sopyły, który projektuje bardzo fajne rysunki, zaraz Wam dam gdzieś linka, czy na dole, czy u góry do jego prac, pewnie raczej na dole, bo to będzie jakaś strona internetowa, czy Facebook. I widziałem jego pracę, którą zaprojektował dla nas na Zlot poza szlakiem. Stwierdziłem, że muszę się też takiej czołówki dorobić. Szanowny imć Mariusz, jako że mój imiennik, przychylił się do mojej prośby, wykonał nową planszę. I dlatego też na razie plansza Leniwca Lucjana odejdzie troszeczkę na bok. Plansza mi się strasznie podoba i zobaczycie dzisiaj wyjątkową rzecz, czyli generalnie dwie czołówki. Dobrze, wobec tego, żeby nie przedłużać, raz jeszcze dziękuję Mariuszowi za wykonanie pięknej, ale to pięknej grafiki. Jestem nią po prostu zachwycony. Akurat dla niewtajemniczonych świadczy ona o moim rozwoju, o mojej coraz większej dojrzałości. Już teraz moja kanapa nie stoi w mieszkaniu, już teraz stoi w lesie przy ognisku, także coraz więcej ze mnie bushcraftowca. Dobrze, wobec tego zapraszam Was na czołówkę po raz kolejny, a reszta filmu za moment. W drugiej krótkiej części filmu chciałem przypomnieć na szybko o akcji, która nazywa się Wędrująca Kuchenka Pirana. Ja w jednym ze swoich filmów ją potestowałem, zacząłem ją chwalić i bardzo mi się podobała. Proszę bardzo, Big Daddy czeka. A ja spokojnie mogę się jej pozbyć, znaczy pozbyć, mogę ją przekazać w kolejne godne ręce, dlatego że osobiście na zlocie poza szlakiem Piran był tak uprzejmy i wręczył mi mój własny egzemplarz. Zobaczcie, jeszcze nawet nie rozpakowany z folii. Będę musiał to zrobić i w końcu ją przetestować. Może teraz w weekend zobaczymy. Ostatni dzień ładnej pogody, trzeba będzie skorzystać. Ale generalnie, jak to się mówi, dwóch ojców w jednym domu to trochę za dużo. Chyba że mówimy tutaj o ojcach zakonnikach, ale generalnie, jak wspomniałem, no, dwie kuchenki za dużo. Dlatego nie będę jej dalej składał, jeszcze ją muszę rozebrać z folii. Postaram się ją w weekend przetestować, jeżeli nigdzie nie zdarzy się wyjechać, a pewnie trzeba będzie, bo to ostatni podobno ciepły dzień w tym roku, taki nadający się na wycieczki górskie, etc., etc. Więc zostanie mi albo to, albo później gdzieś sobie ją też na bezpiecznie odpalić w ogródku i w końcu nauczyć się naprawdę porządnie ją obsługiwać. Na pewno też trafi do niej podpałka od Pawulona w nowej wersji takich, można powiedzieć, patyczków, bardziej kompaktowych i łatwiejszych do przechowywania i mniej skomplikowanych do noszenia. Generalnie nie będę się rozgadywał o planach, bo jeszcze po drodze mam plan taki zrobić kilka bardzo smutnych filmów dotyczących, znaczy związanych z 1 listopada, o nekropoliach, nie o nekropoliach i różnych, z tym, i różnych ciekawych historiach z tym związany. Jak wyjdzie, nie wiem. Nie jest ze mnie żaden irytujący historyk ani Bogusław Wołoszański, więc zobaczymy. Generalnie nie przedłużam. Chętnych na przetestowanie Big Daddy'ego proszę o zgłoszenie się w komentarzach. Ja potem podam jakiś kontakt do siebie, wymienimy się adresami, żebym mógł to wysłać. Generalnie
Zostawiajcie tam na dole informacje, kto chce Big Daddy'ego do przetestowania. I oczywiście po przetestowaniu kuchenka powinna trafić w następne ręce. Nie przedłużam zatem tradycyjnie marynarskim. Ahoj! Żegna się z Wami Red Tuska, nauka na powy komandos. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć w poprzedniej części, czyli kiedy chwaliłem Mariusza za grafikę. Ja w życiu cenię sobie tylko trzech grafików i wymienię ich w kolejności alfabetycznej. Będzie to Banksy, będzie to Andrzej Mleczko i będzie to Mariusz. Na razie.